Siemano widzowie, z tej strony Filo, a to 6. odcinek z gry Wiedźmin 2 Zabójcy Królów. Jesteśmy w tym samym miejscu w sumie, tylko jest delikatna różnica, że teraz pada. Co jest? Jak tam? Gościna u pana komendanta. Tacy jak on mogą się przydać. Albo zakuć nas w łańcuchy i puścić z prądem rzeki. Powiedział, że na barce trzymają pojmane wiewiórki. A dodał, że trzymają na nic Jarana Eb Esnilena, prawą rękę Jorweta? Nie. To co? Pójdziemy go odwiedzić? Może coś wie o królobójcy? Chodźmy. Słuchajcie, nagrywanie włączyłem przed chwilą. Przed chwilą. Całe szczęście, że od razu włączyłem nagrywanie, zanim sobie poszedłem w jakieś ustronne miejsce, żeby zacząć odcinek. Doskonale. Dobra, no nic, to zobaczmy. Już nawet nie wiem, jak się nazywał ten gościu. Jeb, Corville, coś tam. Jakie zamknięte. A wy tu czego? Chcemy porozmawiać z rannym jeńcem. Nie wolno mi nikogo wpuszczać. Rozkaz komendanta Loredo. Słyszałem, że się z tobą dogadał, ale... Więc zejdź mi z drogi. I tak wam nic nie powie. Zdycha. Ciszej tam na dole. Patrz, gruźlik przysnął. A budź się, gruźlik. Już niedługo wyśpisz się za wszystkie czasy. Wygląda jak Cedric póki co. Ależ go skatowali? Ma 100 złamań. Będę potrzebowała twojej pomocy. Co mam robić? Zaklęcie, którego użyję, jest bardzo bolesne. Jeśli zacznie się rzucać, mogę go zabić. Uspokoję go znakiem akcji. Właśnie. Niunia! Robisz się mokra, jak na mnie patrzysz? Szykuj się, Niunia! Powarcie zejdziemy do ciebie. Okej. Nie spodziewałem się, że skillczeki będą, ale dobra. Nic z tego nie będzie. Niedoczekanie, kurwisynu. Nie jestem zdrajcą. Majaczy. Vatgern? Gdzie jestem? Na barce we Flotsam. Barka skazańców. Już po mnie. Jak cię złapali? Musimy dostrzec. Potrzebujemy pomocy. Muszę się spotkać z Jorwetem. Nic wam nie powiem. No. Gdyby nie my, właśnie konałbyś w męczarniach. Gdyby nie Dwan, nie byłoby mnie tutaj. W oddziale Jorweta jest wiedźmin. W końcu okazał się kanalią, jak każdy dwan. Co się stało? Zdradził. Zaproponował mi układ. Spotkaliśmy się w miejscu, gdzie rosną róże pamięci. Powinienem był się domyślić. Róże pamięci? Tak. Jedne z ostatnich. Myślał, że dla władzy nad komandem zdradzę swojego brata. Odmówiłem i doszło do walki. Nigdy nie widziałem czegoś takiego. Żaden człowiek nie jest w stanie tak szybko się ruszać. To była masakra. Oberwałem jako pierwszy, dlatego żyję. Wykrwawiłbym się, gdyby nie znaleźli mnie ludzie Loredo. Leto zabije Jorweta i wszystko przepadnie. Tyle ofiar, tyle cierpienia, wszystko na marne. Co się tutaj dzieje, ty? Nie czaję, nie? O co chodzi Leto w ogóle z tym wszystkim? Skoro miał się dogadać z wiewiórkami, żeby mu pomogły przy zabijaniu króla. W ogóle po co jest tym królobójcą? To też jest zajebiście ciekawe pytanie, ale... Znaczy, no to wiemy, nie? To nawet nie trzeba się upewniać. Bardziej mi... Dlaczego? To jest po co pytanie. Temu Dwan śmierć Jorweta? Wykorzystywał nas od początku. Jorwet przestał mu być potrzebny. Zaczął przeszkadzać. Nie wiem, czego chce. Królobójcą jest Leto. Tak. Czego chce Jorwet? Dlaczego akurat Flotsam? Chędosz się. Kurde, chciałbym spróbować z tą perswazją, nie? Znaczy, to się na pewno uda, ale... Spróbujmy perswazji trochę. Jestem teraz jedyną osobą, która może go ostrzec. Mów. On... My... Walczymy o coś więcej, Wiedźminie. Flotsam to tylko początek. Nie jesteśmy bandytami, walczymy o wolność. Gdy nadejdzie czas, Jorwet odpowie na wyzwanie i wyjdziemy z lasów, by stanąć do bitwy. Jakiej bitwy? Nie powiedział. W takim razie dowiem się od samego Jorweta. Chciałbym to zobaczyć. Wiemy już wszystko. Co teraz? Jorwet. A jeśli on też wie? To przypomnę mu stare porzekadło. Wróg mojego wroga jest moim przyjacielem. Ostrzeż go, Gwynblade. Jorwet walczy, bo to umie najlepiej. Jest Ensid. Prawdziwym, wolnym.
Jednym z ostatnich. Ta walka ma sens teraz bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Jest jeszcze nadzieja. O czym ty mówisz, Tiara? Nadzieja na co? Na zmiany, na lepsze jutro. Czemu ostrze w tle było? Ja już tego nie zobaczę. Zakatują mnie na tej barce, odejdę tam, gdzie kwitną jabłonie, ale wy... musicie ostrzec Jorveta. Yennefer powiedziała, że Ciri odeszła na dobre. Żyje teraz w innym świecie i jest szczęśliwa. Zanim opuściła ten świat, dała nam wyspę jabłoni. Naszą wyspę. Nie liczyliśmy czasu. Ludzie wierzą, że widma Gonu są nieśmiertelne. Pędzą przez nieboskłon, dzierżąc miecze błyskawic w trupich dłoniach. Porywają ludzi, którzy stają się kolejnymi upiornymi jeźdźcami. Spalili sad i chatę. Pancernymi buciorami podeptali naszą wyspę. Porwali Yennefer. Musiałem ją odzyskać, wrócić do rzeczywistości, wrócić na wiedźmiński szlak. Dziwne, że nam się teraz przypomina w ogóle, nie? Jakby co to ma związanego z sytuacją, którą teraz mamy. Geralt? Nic ci nie jest? Byłem na wyspie Jabłoni. Pośród mgieł. Po pogromie w Rivii. Ciri zabrała tam mnie i Yennefer. Upiorni jeźdźcy porwali Yena, ja ruszyłem w pościg. Ale... Zaraz. Czuję, że wszystko zaczyna się łączyć. Gdy pół roku temu wiedźmini znaleźli mnie ledwie żywego pod Kaer Morhen, ścigały mnie upiory Gonu. Prześladowały mnie też na Podgrodziu i w Wyzimie, gdy zabiłem Wielkiego Mistrza. Teraz jestem pewien, że to nie był przypadek. Ciaran powiedział, że rosną tu róże pamięci. Cedric też o nich wspominał. Jeśli to prawda... Powinienem szukać Jorveta, a nie kwiatków. Mogłabym przywrócić ci pamięć. Jesteś pewna? Wszystko na to wskazuje. Cokolwiek blokuje twoje wspomnienia słabnie. Mając choć jeden płatek róży pamięci, mogłabym przełamać barierę. Te kwiaty naprawdę mają wielką moc. W takim razie Jorvet poczeka. Pójdę z tobą. W sumie, no może, czemu nie? Będzie mi bardzo miło. W takim razie, w drogę. Cedric wspominał o starych elfich budowlach, niedaleko wodospadu w lesie. Tam powinniśmy zacząć. Prowadź. Okej, no. Jestem ciekawy, czy w ogóle jakieś ciekawe dialogi poruszymy z Triss, tylko ja miałem podążać za Triss, a nie... No. A nie Triss za mną. Wybrałem tą opcję, żeby ten... Może jakiś właśnie dialog ciekawy wyjdzie w czasie drogi. No i wiecie. Paradoksalnie to nawet nie mam pojęcia, gdzie są te róże pamięci. A tak to, no to za rączki nas zaprowadzą, tak. Ja nie mam ochoty się już gubić w tym lesie, bo... Już trochę... Za dużo czasu w nim spędziłem szukając tych Nekerów i Endriak. Patrzcie, przed chwilą była ulewa jak skurwysyn. A tutaj, nie wiem, albo liście blokują wszelkie krople deszczu, albo magicznie się pogoda zmieniła. No ale dobra. Zdarza się. Kurde, jestem ciekawy, co nam się podziało, nie? Że Leto z Jorvetem się zagryźli. O co kuźwa chodzi? Znaczy w sensie, Jorvet nawet nie wie, że Leto chce go wykorzystać. Jak dobrze zrozumiałem. Ale... O co chodzi Leto? To jest tak ciul ciekawe pytanie, że po prostu... No chętnie bym się dowiedział, o co chodzi, nie? Czy to tutaj? Dobrze, że jesteś. Wydaje mi się, że to tutaj. Wodospad, Menhir. Teraz powinniśmy iść drogą w górę. Już bardziej sobie elfy nie mogły skomplikować życia. Budować ogrody pośrodku lasu. Nie marudź. Już niedaleko. Czyli to tam, gdzie byliśmy, jak szukałem cieniokostu. Nie wiem, czy pamiętacie. A to teraz... Cedric opowiedział mi piękną legendę o tym miejscu. Elfie legendy z reguły są piękne.
Rzeczywistość wygląda znacznie gorzej. Wkrótce się przekonamy. W ogóle teraz zrozumiałem przy okazji tamtej sytuacji z więźniem, że ja chyba mogę używać akcji na ludziach po prostu, tak, w jakimś celu chyba, tak? Róża musi gdzieś tu być. Rozejrzę się. Telda Nicimoril. Cedric mówi, że Cimoril przyćmiewała urodą nawet Franceskę Findaber, uważaną za najpiękniejszą kobietę świata. Cedric za dużo pije. On naprawdę ma dar widzenia. Gdyby tyle nie pił, mógłby się nauczyć go kontrolować. Cedric pije, bo nie chce mieć wizji. Tym akurat rozumiem go doskonale. O, spójrz, to para kochanków. Piękne. Tak. Nie rozumiem. Jak elfy mogły się stać takie okrutne? Ten z blizną miał w sobie tyle nienawiści. Ludzie spalili ich miasta, wykarczowali lasy i przygnali do rezerwatów. Jorvet i jemu podobni zwyczajnie się mszczą. A nie wszystkie elfy są takie. Ciaran mówił, że chodzi o coś więcej. Myślisz, że w jego idealnym świecie znajdzie się miejsce dla ludzi? Przecież jesteśmy niemal tacy sami. Nie jesteśmy. Uczymy się od siebie od pokoleń. Ale wciąż pozostajemy inni. Smutne. Tak jak ten ogród. Smutny i piękny. No ja akurat takie dialogi będę zostawiał w materiałach, bo one mnie lubię je, nie? Więc wy też z reguły będziecie musieli je oglądać, przykro. Tis. Róża pamięci Cimoril. Legenda mówi, że bez kropli krwi róża umiera. Sprzedana również. Ale jeśli podarujesz ją kochanej osobie, aha, wówczas nigdy nie zwiędnie. Aha. 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 No nieźle, no nieźle. Kurde, nie wiem, czy dalej zostać przy tym, że bardzo kocham Trissi w ogóle. Skoro przypominam sobie o Yennefer, to zaraz mogę w ogóle, wiecie, że powinienem po części zapomnieć o Triss. Dobra, miejmy nadzieję, że to decyzja, ten dialog nie będzie jakiś tragiczny w skutkach. Stawiasz mnie w trudnej sytuacji. Daj spokój. To tylko jakaś głupia elfia historyjka. Po prostu daj mi tę różę. Wcale nie jest głupia, tylko... O tej rzeźbie mówiłem łysy. Aha. Państwo se nie przeszkadzają. Dostaniemy za nią tyle orenów, że na miesiąc zabawy w burdelu wystarczy. Albo i półtora. Skąd babsztyl ma tyle pieniędzy? Z defraudancji chyba, skoro kupują chałupę i stać ich jeszcze na rzeźby do ogrodu. Co w ogóle robi taki chordniczy? Nie dźwigniemy tego, kurwańska mać. W całości nie. Odłupniem nogi, potem łeb i po kolei na taczkę. Sam sobie łeb odłup, prostaku. Zamknij mordę, cipo. A jedzie! Aha. No to nie. Śmiesznie zakończyli swój żywot. Nie wierzę, że po tym tekście już doszło do konfliktu. Ciężko mi w to po prostu... Uwierzyć, nie? Dobra, ogniem spalimy ostatniego. Nie, żyje jeszcze. Oj. Uważajcie! O! I teraz spadliśmy do tego, gdzie byliśmy wcześniej. Znaczy, gdzie byłem wcześniej, a nie mogłem wejść. Sith budowali takie kompleksy, zanim pierwsze ludzkie okręty wpłynęły do Delty Pontaru. Elfy posiadają wrażliwość, jakiej brak ludziom. Wygląda na to, że utknęliśmy. Aha. Musi być stąd jakieś wyjście. Już się znam. Co się tak patrzysz? Mam coś na twarzy? Co ci chodzi po głowie, Geralt? Słuchajcie, no nie można przegapić tej okazji. Kąpiel.
Przydałaby ci się kąpiel. Tobie też. Kim bym był, gdybym tej opcji nie wykorzystał, tak? Na pewno nie Geraltem. Niestety możliwe, że będzie musiała wlecieć cenzura. Czy raczej jest to pewne. Zająć życie. No właśnie. Niebezpiecznie tak na główkę wskakiwać szczerze do tej wody. Ja bym myślał, że to jest znacznie płytsze. Nie? I łatwo uderzyć głową o... wiecie, betonowe fundamenty, jakie tam są. Czy po prostu kamienne. Normalnie jak Keiran. Geralt został złowiony macką, taki... No i tak. O czym by tu można opowiedzieć? Może ktoś z poglądania, już myślałem, że... O co chodzi? Oj. Oj. Aha. Taki. Wiedźmińska brzytwa. Leto. Lubi tu przychodzić. Po co tu stoimy? Przecież go nie ma. Idziemy! Dwan ukradli nam historię Eldana i Cymoril. Tak jak teraz kradną róże pamięci. Zrobili z niej ckliwą, pustą bajeczkę. Przystojny elf i prześliczna elfka żyli sobie w baśniowym lesie, aż tu nagle zjawił się ludzki książę na białym rumaku. Jeszcze przystojniejszy, bledy Dwan. Jednak my, Ensid, pamiętamy. Bezgraniczne oddanie, poświęcenie, pasja, namiętność. Legenda mówi, że w tych kamieniach zaklęto miłosne westchnienia kochanków. Słyszą je tylko zakochani. I co? On usłyszał? Usłyszał? Gadające kamienie i śpiewające krzaki. Elfie kędożenie. Mam przerąbane. Dobrze, że to wejście nie było tak widoczne. Powinniśmy częściej chodzić na spacery. Przez chwilę zapomniałam o Flotsam, wiewiórkach, królobójcy i całym świecie. Co nie najlepiej świadczy o świecie. Potrzebuję trochę czasu, żeby przygotować zaklęcia. To może zająć nawet kilka dni. Mhm. Jakie masz plany? Spotkam się z Jorvetem. Głupio by było, gdybyś dał się teraz zabić. Do czego zmierzasz? Niebawem odzyskasz pamięć. Spojrzysz na wszystko z innej perspektywy. Dowiemy się, co się stało z Yennefer. Mam rzucić to wszystko w cholerę? Powiedzieć Roszowi, miło było chłopie, ale ruszam w swoją stronę? Mógłbyś. Nic mu nie jesteś winien. Po prostu boję się, że wpakujesz się w coś, z czego nie wyjdziesz cało. Jorvet to stary lis, walczy z ludźmi od 100 lat. Ten Leto też nie jest zwykłym siepaczem. Aż strach pomyśleć, kto za nim stoi. To bagno, Geralt. Może cię wciągnąć, zanim się zorientujesz. Za późno. Chcę, żebyś wiedział, że jestem gotowa jechać z tobą na koniec świata ratować Yennefer, bo jestem to winna tobie i jej. Jestem gotowa rzucić dworskie życie, politykę, królobójców, wszystko. Mogę nawet mieszkać w Kaer-Morhen. Wszystko zależy od ciebie. Triss. Pozwól mi dokończyć, bo drugi raz nie dam rady. Jeśli będziesz chciał odejść, zrozumiem. Geralt jeszcze nie pamięta wszystkiego o Yennefer, tak? No. Nie wiem, co się stanie.
ale nie chcę cię stracić. Byłbym skończonym głupcem i niewdzięcznikiem. To miłe, dziękuję. Czy to znaczy, że zostawimy królobójców Roszowi i zajmiemy się własnymi sprawami? Chciałbym odejść, ale najpierw muszę udowodnić, że jestem niewinny. Ludzie Foltesta i łowcy nagród nie dadzą mi spokoju. Nie takiego życia chciałem dla nas. Czułbym, że odpuściłem, kiedy można było coś zrobić. To by była ucieczka. A my przecież nie przegraliśmy. Bez względu na to, co zrobisz, możesz na mnie liczyć. Potrzebuję kilku dni na przygotowanie zaklęć. Pomówię z Zoltanem o Jorwecie. Kiedy wyrównam rachunki z królobójcą, wrócimy do rozmowy. Czy to Rosz? Ej, mam wrażenie, że tej ściany nie powinno być, nie? A, tu jesteście. Wszystko w porządku? Przyjemnie tutaj. No, ładna piwnica. Kurde. Nawet bardzo. Jak nas znalazłeś? Znajdowanie tych, których szukam, to moja specjalność. Zabierajmy się stąd. W lesie jest mnóstwo skojatel. Okej. Jestem ciekawy, czy on by coś zrobił, gdyby miał tego wcześniej nie rozwalił, nie? Czy by rozwalił jakoś ten murek, czy coś? Książka Dziki Gon! Uźwa, czekajcie, tu kącik literacki jeszcze, to w ogóle już w ciągu pierwszych, nie wiem ilu minut, ale mamy całą... wszystkie moje rytuały zrobione. Znaczy no, odcinek idealny dla mnie. Dziki Gon. Według Nordlingów Dziki Gon jest korowodem, a może bardziej galopadą szkieletowych jeźdźców? Mknął oni na kościotrupach koni przez niebo, odziani w przerdze białe resztki pancerzy z poszczerbionymi mieczami u pasa. Podobnie jak kometa. Dziki Gon zwiastuje wojnę, co zostało potwierdzone w sposób nie do podważenia. Upiorna kawalkada zbiera żniwo co kilka lat, ale od dawna nie było ono tak obfite jak przed ostatnią wojną z Nilfgaardem, kiedy w samym tylko Nowigradzie po przejściu Gonu zniknęło ponad 20 ludzi. Ciekawe, Dziki Gon nigdy nie pojawia się w legendach elfów i krasnoludów. O proszę. To jest bardzo ciekawe w sumie, nie? Dziki Gon to są elfy. Tylko te stare chyba, takie najstarsze, nie? To nie... to... Ciri była kiedyś, kurde... Nie wiem, nie pamiętam kompletnie tego wątku, ale coś tam było, że albo uciekała przed Dzikim Gonem, albo w ogóle trafiła do krainy elfów na chwilę, czy coś. I tam się wydało właśnie, że Dziki Gon to elfy są. Tak mi się kojarzy coś, nie? Coś tam masz raz do powiedzenia? Co jest, Geralt? W ruinach szpitala znalazłem kartę pacjenta. Masz na myśli spalony dom wariatów? Zamknęli go, bo upierał się, że był więźniem Dzikiego Gonu. Twierdził, że był w świecie bez ludzi. Widział stada jednorożców. Po roku udało mu się wrócić do naszego świata. Znalazł groby swoich dzieci zmarłych ze starości. Rozumiesz, Vernon? To znaczy, że czas w świecie, w którym był, płynie dużo wolniej. Małe miasteczko w leśnej głuszy, terroryzowane przez Skojatel. Jesteś w swoim żywiole, Rosz. Flotsam nie jest byle miasteczkiem, Geralt. Spójrz, Temeria, Redania, Kedwen, Edirn. Największe królestwa północy. Wiesz, co łączy je wszystkie? Dolina Pontaru. Kawałek ziemi, o który gryzą się od pokoleń. Właśnie. A tutaj widzisz, mamy Flotsam. Na pograniczu Temerii i Edirn. Z Kedwen, czyhającym po drugiej stronie bagien. Na samej krawędzi Doliny Pontaru. Wciśnięte między to wszystko jak świeca w żyć. Stykają się tu największe szlaki handlowe. Każda karawana musi przejść przez Flotsam. Każdy, kto chce spławić na tym odcinku rzeki, musi się liczyć z Loredo. Podobno Henselt z Kedwen zebrał armię i ruszył do Vergen. Już niedługo Dolina Pontaru stanie w ogniu. A my, Geralt, siedzimy we Flotsam, które jest wytrychem do Doliny. Chciałbym wierzyć, że to zwykły przypadek. Przypadki nie istnieją, Wiedźminie. Loredo ma zamiar załatwić Skojatel na dobre. Widać, że chce ich mieć na tej swojej więziennej barce. Jorwet wyprowadzał w pole o wiele lepszych niż pan komendant. Pan komendant dogaduje się z Silą. Nie lekceważyłbym go. Kto wie, może czarodziejka poluje nie tylko na potwory. Może. Będziesz miał okazję się wykazać. Nie dostaniemy mordercy Foltesta bez starcia ze Skojatel. Puściłem chłopaków do lasu. Bez szans. Drzewa rosną zbyt gęsto. Zwiadowcy ledwo wymknęli się z zasadzki. Powiedz mi coś, czego nie wiem. Moi ludzie znowu widzieli królobójcę. On wie, że tu jesteśmy, a mimo to nawet nie próbuje uciekać.
własną pułapkę. Coś czekał. Pora na nasz ruch. Bywaj, Rosz. No, on toczy swoją własną grę, ale w ogóle Triss właśnie. Triss powiedziała coś takiego, że ktoś, że czyje pole, coś na zasadzie, że kto jest jego zleceniodawcą, nie? Że z jakiego powodu on tu, z czyjego powodu on tu działa i to mnie bardzo ciekawi w sumie, nie? Kto by wynajął Wiedźmina, który ma zabijać królów. To zaczyna logicznie brzmieć wszystko w sumie. No tak, on zabił z króla Kedwen, króla Temerii. Jakaś myśl powoli we mnie dojrzewa, ale jest ona zbyt śmiała, więc boję się jej trochę powiedzieć. Zobaczmy, czy Triss w ogóle ma. Aha, to jest standardowe dialogi. Dobra, no nic, idźmy do Zoltana. Pozwól, że sobie tu wejdę. Czyli dlatego nie mogliśmy tu wcześniej wejść, jak dobrze rozumiem, tak? A zostawiliśmy Triss i Rosz ze sobą, aha. Aha. A nie, dobra, czekajcie, bo Triss tam została, żeby ten czar z tym płatkiem róży robić, który, dzięki któremu odzyskam pamięć, coś tam, no wiecie o co chodzi. To dlatego ona została, ale czemu Rosz? Nie wiem. Jest to lekko podejrzane, nawet. Ale dobra. Tak już na serio, wracając do naszego let's playa. Ej, to może skoro był tu Rosz, to może zaraz będzie Jorvet. Wiecie o co chodzi? Że dwie strony konfliktu tam się pojawią. Aha. I nawet nie będę musiał rozmawiać z Zoltanem o tym. Dobra, nie. Jednak nie. Dobra. Utopce. Dzień jak co dzień. W ogóle mam poziom do rozdania w sumie, teraz zauważyłem. Tak sobie siedzi, nie wiem czemu one się nie ruszają. Nic. Dziwne to utopce trochę. No ale dobra, no dzięki temu prościej się jej bije. Ja jestem kurwa głupi. No przecież akcji używałem wcześniej w walce i teraz jakby... Nie wiem czy pamiętacie, jak tam walczyliśmy z tymi bandytami czy z kimś tam, to zauważyłem, że mogę korzystać z tego akcji w sumie na innych ludziach. A to przecież ja korzystałem tego w walce z upiorami, żeby omamić jednego. Widzicie, jak źle robi człowiekowi przerwa od Wiedźmina, no dlatego trzeba cały czas w niego grać, no nie można robić przerw. To jest jedyny racjonalny wniosek. Zobaczmy, no co tam nam Zoltan powie o tym Skojartelo, Jorvecie i w ogóle o tym, co się dzieje we wszechświecie. Ciekawe jak z tym Loredo się to kurde
Potacz wszystko. A dobra, chuj z tym, wyjeb to, lord. Właśnie, bo mówiłem o tym poziomie, a dalej go nie rozdysponowałem, więc wejdźmy sobie w tą medytację. Spoko, kasłaj sobie na spokojnie, nie przejmuj się. Nie przeszkadza mi to wcale. Dobrze. To w co teraz ten poziom? Wybaczcie w ogóle, że wszystko w trening idzie, ale... Co to jest mutuj? Czym mam tutaj mutuj? Co robi mutuj? What the fuck? Co ty mutageny kurwa robił? Ty, ja jestem głupi? Może naprawdę jestem jakiś upośledzony, ale... Czemu przy tym mam... A, tu gdzie są kropeczki jest ta opcja na mutagen, okej, okay, jo, jeju, kurde, dobra. Dobra. To nic, to sobie użyjmy ten... Który mutagen, no. Ten nie. To jest fajne. Bym sobie użył. Tak, zmutujmy zdolność. A czekajcie. Dobra, już się bałem, że straciłem wigor jeden. Dobra, już myślałem, że ten mutagen zastępuje ten. To zdolność tam daje, ale dobrze, że nie. Okej, okay, to wow, fajnie, podoba mi się bardzo z tymi mutagenami. Dobra. To tutaj sobie też możemy w sumie ten poziom wykupić kolejny, żeby odbijać strzały w kierunku strzelca. To na sklejatele się przyda, skoro będziemy teraz szli do lasu. Te mniejsze mutageny mocy to są chyba bez sensu trochę. A i patrz, jak jest mutagen wzmocnienia, to on będzie jeszcze jego opcja w wersji większy. Bo jest albo jest mniejszy, jest tak, mniejszy mutagen, mutagen i większy mutagen. I może jeszcze coś wyżej jest, nie wiem. Ale to na razie skorzystajmy z tych większych też mutagenów. W ogóle mogę je zmieniać ewentualnie. Dodatkowo. Nie, nie, jak już raz pójdzie, to pójdzie. Okej, okay, dobra. To fajnie. Zostały nam jeszcze dwa talenty tutaj do rozdania. Parowanie. Oraz rzucanie z sztyletem, chociaż nie wiem, czy chcę... Dobra, no bym sobie ten trening mimo wszystko na maksa zrobił, bo on się wydaje być podstawowy, chociaż w ogóle nie patrzyłem na resztę drzewek. To może to jest ta pora, żebym się zaznajomił nieco. Okej, okay, dobra, to wiecie co, to ja może w to rzucanie nie będę inwestował w sumie. No, bo ja to tak z tego korzystam, że w sumie prawie w ogóle. Dobra, ja już chyba nie inwestuję w terenik w takim razie. To parowanie na pewno w sumie nie ma co. Wiecie co? Nie ma co. Bo parowanie 100% bloku przy pełnym wigorze. Pełnym wigorze, że przy jednym pasku, czy ogólnie wszystkich trzech? Raczej chyba o te wszystkie trzy chodzi. A ja jak... Nie, ciężko wam było to zauważyć, bo często wycinam momenty walki albo do minimum je daję, ale generalnie w walce od razu używam jak mogę spela, znaczy znak, więc to mi się raczej nie przyda, chyba żebym zmienił po prostu moją metodę walki, ale na to się nie zapowiada. O, czekajcie, to są ci, to oni chyba. Tacy jak ty nie są mili bogom. Aha. Tacy jak ty nie są mili bogom. No nic. Myślałem, że to są ci, co te coś tam efekty zażywania długiego, coś tam. No nic, trudno. No to przypadło nam. No przeżyjemy jakoś, myślę, bez tego. Może to byłby śmieszny bonus dodatkowy albo kolejny ciekawy quest poboczny. Dobra, Zoltan, no to... Kogo? A, to Triss jednak jest. No to ciut. Pogadajmy z Zoltanem o tym Skyatel. O, jakieś nowiny. Jakieś wieści? Triss wywęszyła coś. Podobno na barce są ważni jeńcy. A, dobra. Wiewiórki. To wiem. Zoltan, mam do ciebie prośbę. Dla ciebie wszystko! Słyszałem, że znasz okolicznych Skojatel. A, chodzi ci o to, co jakiś fiucio wykrzyczał na rynku. Muszę się dostać do Jorveta. Wiesz, nie myśl sobie, że ze Skojatel jestem za pan brat. Jorvet mnie nie cierpi. Dlaczego chcesz się z nim widzieć? On wie, gdzie jest królobójca. Jorvet? Przecież to zwykły rzezimiech jest. No, ale dobra. Nie ma co siedzieć na życi. Chodźmy, opowiesz mi wszystko po drodze. O. Fajnie, ty.
Nie spodziewałem się, że tak szybko prowadź pójdzie. Zota. Kto ci w ogóle powiedział, że mam kontakty ze Skojatel? Loredo. Kutas. A, za to chciał cię powiesić. Za konszachty z wiewiórkami. Jakie rwał jego mać konszachty? Spotkałem paru, owszem. Ale żeby od razu konszachty? Co wiesz o ich dowódcy? Mówią, że Jorvet jest szaleńcem, ale Skojatel słuchają go jak matki. Wie, skurwiel, czego chce. Mam nadzieję, że mi powie. Powiem ci z dwojga złego. Loredo jest większy, kutas. Bo chciał cię powiesić? Podburza mieszkańców przeciwko nieludziom. Chodzą słuchy, że kombinuje z królestwem Kedwen. To bez sensu. Na co liczę? Jak to na co? Kedwen chętnie przyłączy kolejne ziemie i nada Loredo przywileje. Moglibyśmy się już przynajmniej jeszcze kawał drogi. No. Przed nami kawał drogi, a my stoimy w miejscu. Ale dobra, może tędy trzeba wyjść. Nie, kurwa, stoi. Jak się zbagowało, to się kurwie ostro, nie? Dawaj, Zoltan! Kurwa, dawaj. Dawaj, Zoltan, Zoltan, no. Jest! Jest, idź! Pozdrawiam. Dawaj, już prawie! Już prawie. Kurwa, Zoltan, błagam cię. Idź! Tutaj idziemy, tak? Tutaj idziemy. No, Zoltan. Gdzie idziemy? Powiedz. Tutaj. Witam. Zajebiście, w końcu się udało. Ja pierdolę. Już myślałem, że po misji. Nie? Nie, Zoltan, błagam cię. Błagam cię, nie rób mi tego. Przyjacielu. Błagam cię, rusz dupę. Krasnoludzie, błagam cię, no. Jest, idzie! Super. Trudny ten Wiedźmin, no rzeczywiście trudniejszy od pierwszej części. Otwieraj, błagam cię, no. Musimy wejść głębiej w las. Mam nadzieję, że nie zmienili hasła. Hasła? W co ty grasz, Zoltan? Przecież wiesz, że możesz mi zaufać. Wiem, ale... Skojatel zaproponowali mi dowództwo jednego komanda. Nic. Jesteśmy na miejscu. Chcę cię powieść. Tu się z nimi spotykałem. To mówił Pirat. Wiem. Celują do nas zuków. Co? Nie, to Geralt, wiem, że jesteś czujny jak żuraw, ale sobie nie dworuj. Podaj hasło. Ale komu? Pospiesz się. Ja Kierkegaard! Nie zrzyj się. Czego tu szukacie? Odzew! Heidegger. Zadałem pytanie. Prowadź do Jorveta! Po co? Gdybyśmy chcieli gadać z tobą, nie kazalibyśmy prowadzić się do waszego przywódcy. Ale Jorvet nie chce z wami rozmawiać. Mówił ci? Odejdźcie stąd, dopóki jeszcze możecie. Chcecie nas przestraszyć? We dwóch? Na drzewie siedzi jeszcze czterech. Skąd wiesz? Słyszę oddechy. Jeden z nich jest chory albo zażył fistech. Skąd wiesz? Bo sapie jak tur. I co? Zmiękły elfie fujarki? Chcemy tylko porozmawiać z Jorvetem. Czekajcie na polanie. Wiesz gdzie krasnoludzie. Przekażemy informacje Jorvetowi. A przekazujcie sobie! Geralt, idziemy. Wiem co sobie wykombinowali. Byłem tam raz. Mhm. No, to super, że byłeś. Kurwa, coś się z nami bijesz. Aż tak mnie nie lubicie, że... Kurwa, chuj z tego. Patrz, jak Zoltan skakuje. Ja, że dał radę, nie? Jeszcze rękę chciał nam dać pewnie teraz. Nie, błagam cię, Zoltan, idź. Okej. Okay. Jesteśmy na miejscu. To świństwo grasuje tam na dole. Dokładnie tam, gdzie mamy czekać na Jorveta. Nie inaczej. Co robimy? Krabopająk? Dawno nie walczyłem z krabopająkiem. A ja rwał jego mać jeszcze nigdy. I wcale nie żałuję. Poczekaj na mnie. A ty co? Masz mnie za jakiegoś miękkiego kutasa? A. Miło z twojej strony, Zoltan. Tylko
Krabopająk nie jest prostym przeciwnikiem. I co do tej jaskini, gdzie był... O tym miejscu mówiły elfy. Jorbet? To, co się zbliża, na pewno nie jest elfem. No, czas na ciebie, Geralt. Potwory to nie moja specjalność. Wygląda jak identycznie jak królowa Endriak. Możliwe, że atakuj też identycznie. No patrzcie, no to jest identyczny przeciwnik. Mamy. Po problemie. Można przeszukać. O, korzeń mandragory. Mhm. No zrozumiałe całkiem. Nie spodziewałem się innego scenariusza. Jorvet. Zwykły skurwys. Piękne przedstawienie, Gwynblade. Zastanawia mnie tylko, po co zadawać sobie tyle trudu, skoro na końcu czeka nierówna walka i pewna śmierć. Mógłbym zapytać cię o to samo. Czego ode mnie chcesz, Vatgern? Mów szybko, zanim zabiję was obu. Ołki mają fajnie wyglądają. Leto cię zdradził. Chciał dogadać się z twoim towarzyszem, Ciaranem. Ciaran Ep Esnilien nie żyje. Jego wojownicy zginęli w zasadce 2 tygodnie temu. Kłamstwo ma krótkie nogi, Gwynblade. Żyje. Jest na barce ranny, ale żywy. Sprzeciwił się Leto. Jego oddział zapłacił za to najwyższą cenę. Jeśli to, co mówisz, jest prawdą, Dwan zginie. Ale samo słowo nie wystarczy. Mordujesz mieszkańców Flotsam. Zapominasz, że żyją wśród nich elfy i krasnoludy. Co to za życie? Odebrano im szacunek do samych siebie. Żyją i umierają według ludzkich praw. Są bardziej dłani niż ty, Geralt. To mnie bardzo ciekawi. Tego łączy z królobójcą. A więc najemny morderca okazał się zdrajcą. Na razie mamy jego słowo przeciw twojemu. Kim on jest, że tak mu ufasz? Dwan, który załatwia brudne sprawki z Skojatel? Jest kimś, kto był gotów zrobić, co należało. Kimś, kto dowiódł, że nikt nie jest nietykalny. Czego ty w ogóle chcesz, Jorvet? Nie zrozumiesz. Chowasz się po lasach, mordujesz zbieraczy chrustu, żywisz się korzonkami. Robię to, co muszę. Gdy widzi się cel na końcu drogi, można wytrzymać naprawdę dużo. A twoja droga? Co czeka na jej końcu? A co cię to obchodzi? Eseat Vatgern, masz wszystko Epars. Nie wszystko mam Epars. Moje życie zależy teraz od twojego widzimisię. Dlatego jestem ciekaw. Powiem ci tyle. Dwaj królowie, którzy zginęli, to dwa kurwie syny, które podpisałyby wyrok na własne dzieci, by zachować władzę. Ale na wschodzie jest ktoś, kto zasługuje na koronę. Wschodzie? Czekajcie. Że to elfy mają być. Dobra, już myślałem, że wyjawił. No chyba, że to elfy zatrudniły Leto, ale to wątpię akurat, szczerze. Skoro teraz wykibuję je. Dol Blatana. Czyli dobra, ten mówi po prostu, że elfy powinny mieć koronę, tak? To co, wciąż ufasz temu zabójcy? Jeśli mnie okłamujesz. Jeśli kłamie, to Ciaran też. Sprawdzimy to. Zobaczymy, co Leto odpowie na twoje rewelacje. Gdzie on jest? Tutaj. Ruiny Calmeued. Nie wiem, czego tam szuka, ale lubi to miejsce. Komando będzie nas osłaniać. Gotowy? Już myślałem. Dlaczego chciałeś śmierci Foltesta? Porzućmy pozory. Foltest był rasistą. Pozwalałby w Temerii prześladowano starsze rasy. Był jak inni Dwan, ale jego śmierć znaczy dużo więcej. Przyznam, to był najlepszy król mimo wszystko. Kwestii, strategii i w ogóle to z Królem z Północy, to był naprawdę gigaczadem, nie? Muszę się przygotować, ruszajmy. Nie wiem, na co się mam przygotowywać, szczerze, nie? Możemy ruszać. Chyba, że to umylane. Mogę jakoś znaleźć. Przygotowałbym się jeszcze. Chciałbym z tą Malenu questa dopiąć. Spotkajmy się na miejscu. Muszę się przygotować. Wafair, Gwynblade. Tylko nie próbuj nic kombinować. Przyszedłem z tobą, to i wrócę z tobą. Nie, Zoltan. Twoja obecność tylko wzbudzi podejrzenia. Twoja wola. Tylko nie daj się zaszlachtować.
O! Dzień dobry. Znalazłem Malenę. Od razu prostuję, tak, skorzystałem ostatecznie z pomocy internetu. Mianowicie sprawdziłem na mapce, gdzie się ma znajdować, bo trochę już mi się odechciało szukać jej. Generalnie to gdybym poszedł tutaj do tej lokacji, nie? W czasie poszukiwań Maleny, sam z siebie, to i tak bym jej nie znalazł. Doszedłem teraz do takiego wniosku, ponieważ w ogóle jak zobaczyłem, gdzie ona się znajduje, nie? W internecie tutaj pokazywało, że na terenie szpitala, nie? No to stwierdziłem, dobra, no to szukam. I dopiero po 10 minutach, wiedząc, gdzie ona jest, znalazłem ją w tym oto miejscu. Może jestem słaby, po prostu, ale naprawdę ciężko było się na nią tutaj natknąć. No nic, w każdym razie znaleziona, można rozstrzygnąć z nią tą sprawę ostatecznie. Oszczędź! Może coś śmiesznego się wydarzy, jak Loredo ją osądzi. Zabieram cię do Loredo. On cię osądzi. Co ty robisz z tą elfią dziwką? Mieliście rację. To szpieg z Coyatel. Wciągała ludzi w zasadzkę. A jednak... Dawaj ją! Wszystko nam wyśpiewa! Nienawidzę was! Bądźcie przeklęci, Dwan! Bardzo mi, kurwa, przykro, no. Sama tego chciała. Na własne życzenie. My się mogliśmy dogadać i w ogóle. Możecie napisać, co byście zrobili tutaj. Ja kompletnie nie żałuję wyboru. To trzeba być naprawdę zwykłym śmieciem, żeby nie docenić tego, że ktoś paradoksalnie możliwe, że nawet życiem ryzykuje, tak? Żeby dowieść twojej niewinności. Bo gdyby jednak znalazł się jakiś strażnik, który stwierdził, a dobra, Wiedźmin wybił potwory, możemy sobie zobaczyć, zrobić własny rekonesans, to byśmy byli w dupie. A tak to zaryzykowaliśmy. Zobaczyliśmy, że ona jest niewinna. Znaczy tu, co ja pierdolę. Że ona jest winna jak chuj właśnie. Że ona jest winna jak chuj. Kłamiemy mimo wszystko, że nie, ona... Nic nie zrobiła, to potwory. Ona potem wszystkim stwierdziła, że nas wpierdoli na pułapkę 5 Coyatel. Tako. No to nie wiem, na co ona liczyła, nie? Nie mam pojęcia, na co ona liczyła. No to jest człowiek stracony, który już... Nie ma litości po prostu. No nie ma. Szczególnie, że to jest jakaś poboczna postać, to totalnie tym bardziej mogę z lekką ręką ją se wpierdolić normalnie do kominka z jarzącym się ogniem i żeby poszła w pizdu, nie? A dupy Jorvetowi nie będę lizał, ponieważ nawet szczerze mówiąc jakoś za specjalnie póki co za Jorvetem nie jestem. No nic, w takim razie jak zrobiliśmy wszystko, co można było we Flatland, to możemy już udać się na miejsce spotkania z Leto przy elfich ruinach. Zainscenizujmy coś. Powiesz Leto, że złapałeś mnie i oddajesz w jego ręce. A ty? Będę bez broni, ze związanymi rękoma. Jeśli mówisz prawdę, jego reakcja to potwierdzi. Nie ufam ci oczywiście. Moi ludzie będą mnie osłaniać. No to może być... Rozumiem. Nie rozumiesz. Jeśli zrobisz coś głupiego, posmarują ci twarz miodem i wsadzą w mrowisko. A ty będziesz wył tak głośno, że usłyszą cię nawet jeźdźcy burzy. Moglibyśmy po prostu kazać Leto się przyznać. Altfael, moen irit ten werde. Nie siłą, lecz śmiałością zdobywaj? Właśnie. Skojatel nas obserwują. Pamiętaj, jeden niewłaściwy ruch i jesteś trupem. Szczerze? Moim zdaniem Leto będzie wiedział, że obok są ten... Wiewiórki, jak Geralt, to Leto też jest Wiedźminem. Leto nie jest głupi. Uważaj na słowa. Więc on sobie jak gdyby nigdy nic tu czeka, to jest zbyt... dziwne, to jest chuj. Przepraszam wam, ale to jest tak dziwny chuj, że szkoda gadać. Co to ma znaczyć? Co on tutaj robi? Przyszedłem negocjować.
Jorwet Lis Puszczy. Dał się wreszcie złapać. Nie doceniłem cię. Powiedz mi, kim jesteś? Naprawdę nic nie pamiętasz? Mam dosyć tego pytania. A ja bałem się, że właśnie ty pokrzyżujesz nam szyki. Jestem Leto z Gulety. Królobójca. Dość żartów. Uwolnij mnie. Dla kogo pracujesz? No to mnie wpół ciekawi, tylko nie wiem, czy to jest odpowiednie pytanie. Powiedz mi, dla kogo naprawdę pracujesz. A elf będzie twój. Pracujemy dla samych siebie. My? Królobójcy. Demavent, Foltest. Kto jeszcze? Kim wy do diabła jesteście? Spotkaliśmy się już kiedyś, Geralt. Pamiętasz? Nie, kurwa, nie pamiętam. Ja nigdy nie zapomnę. Uratowałeś mi życie, Biały Wilku. Walczyliśmy ramię w ramię. A teraz skrzyżujemy miecze. Nie doszłoby do tego, gdybym wcześniej zabił Jorweta. Serit i Egan utopią się we własnej krwi. Nie sądzę. Zanim Skojatel w Dolinie Pontaru zorientują się, że nie żyjesz, moi ludzie wykonają zadanie. Serit i Egan? Serit i Egan. Co to za jedni? Królobójcy, którym Skojatel pomagają w Dolinie Pontaru. Co człowiek robi w szeregach Skojatel? Znasz powiedzenie, że wróg mojego wroga jest moim przyjacielem? Skojatel to moi bracia w zemście. Skoro to są kluczowe dialogi, to oznacza, że mogę to za to tak proste powiedzieć. Zabiłeś Foltesta. Nie wywiniesz się. Król jest martwy, a jedyną osobą, która widziała zdarzenie, jesteś ty. I to ty się z tego nie wywiniesz. Dobra. To wyciągamy miecz. Czy nie musimy walczyć? Pytanie, czy mamy dalej immersji, nie? Znaczy nie, no, już, kurwa, jest przekonany, że Leto zdradził. Czy nie musimy walczyć, czy wyciągnij miecz? Oto jest pytanie. Jak to rzekomo inaczej załatwić? Co, on po prostu pójdzie i ma się przyznać, tak? To nie musi się tak skończyć. Mów. Dość tej farsy. Vedraj! Enle! W co ty grasz? W grę, którą przegrałeś. Co kurwa? Kurde, bilu jebany. Daj mi miecz. Zaszowi pomożemy. Kurwa, ale to żeś spierdolił, Roż. Muszę cię zabić. Spróbuj. Nie jestem królem. Szkoda, że stoimy po przeciwnych stronach. Wybitnie w pizdę dostaję. Widzę, że nie zapomniałeś, jak się walczy. I to by było trochę słabe z mojej strony. Co jest? Dlaczego w ogóle mnie ścigasz? Myślą, że to ja zabiłem Foltesta. Było się nie bawić w żołnierza. Kurde, bez tych fotek ciężko jest, nie? Kurwa, ale... Chciałbym użyć tych potek, tylko nie mam kiedy. Kurwa, jego mać! Nic nie pamiętają. Dziki Gon nie mógł ci tego odebrać. Jest, kurwa, jest, koniec! Następnym razem spotkamy muszę przed jakoś. Wystarczy wiedźmin i kilka elfów, żeby zabić króla. Nie masz pojęcia, ile osób było gotowych nam pomóc. Naiwniak, zdradzą cię. Czas Jorweta się kończy. Inni zostaną osądzeni i skazani za rozpętanie chaosu. Więc dlaczego? Byłeś jednym z nas, Geralt. Uratowałeś mnie. Co? Teraz jesteśmy kwita. Twoja wiedźma zna się na czarach. Jak myślisz, da radę teleportować mnie do Edirn? Jak będzie grzeczna, nie zrobię jej krzywdy. Znajdę cię. W takim razie do zobaczenia w Edirn. Wreszcie się ocknąłeś. Gdzie królobójca? Uciekł. A Jorwet?
Moi ludzie zabrali go do Flotsam. Królobójca może chcieć go odbić. Nie. Wątpię, on chce Triss. Triss? Dlaczego? Skłóciłem go z elfami. Teraz nie może podróżować przez lasy, ale o tym później. Muszę znaleźć Triss. W takim razie za mną. Oj, Rosz, kurde. To była dobra walka. Zjebałeś trochę. O. To się nazywa triumfalny wjazd. Loredo jakąś ucztę zrobił. Niech żyje Wiedźmin Geralt! Niech żyje Vernon Rosz! Wasze zdrowie, zacni panowie! Niech żyje Temeria! Wygląda na to, że daliśmy tej gnidzie powód do urządzenia biesiady. Otwierać beczki z najlepszym winem! Zarzynać wieprze! Czas na świętowanie! Bawcie się, panowie! Dzisiaj ja płacę! Niech tylko jaki karczmarz czy dziewka spróbuje wziąć od was choćby miedziaka! Zdrowie bohaterów! Napij się, Wiedźminie! Innym razem. Ciekawe, czy mogę sobie zbroję taką za darmo. Innym razem. Cóż poradzić? Trudno. Bywaj, Vernon. Bywaj. I nie martw się o naszego więźnia. Dobrze się nim zaopiekujemy. Muszę znaleźć Triss. Może Jaskier coś wie. Jaskier jest super. I wtedy Geralt tak ścisnął potworę łańcuchem, że jej oczy wylazły na wierzch i szybko wyzionęła ducha. A oto ją sam! Co jest? Czcigodne damy, zacni panowie! Przedstawiam wam Geralta z Rivii! Ale się o ciebie martwiłem! Musimy pogadać, Jaskier. Geralt, stałeś się bohaterem Flotsam! Napij się, Loredo stawia! Później, Jaskier, nie mam czasu. Ze mną? Ze mną się nie napijesz? Muszę znaleźć Triss, widziałeś ją? Triss? A właśnie, Triss! Zupełnie zapomniałem. Poszła do Shili, do wynajętej przez nią izby. Chciała zobaczyć ten megaskop, czy jak to się zwie. Jeszcze raz, zdrowie pięknych pań! Piękne panie będą musiały poczekać, jesteśmy potrzebne. Chodź. Szczęśliwie zdobyłem klucz do gniazdka Shili. Nie pytaj jak, tajemnica zawodowa. Chodźmy. To jak Jaskier był w stanie zdobyć klucz, to myślę, że to tym bardziej był w stanie. Gdzie ona przepadła? Mam złe przeczucia. Aha. Się trochę obawiam. Tego co za tej... Kurwa... Niedobrze. Triss weszła, skręciła kark strażnikowi. Za dużo tej potem krwi. Się zraniła. Nie no, bez sensu. Krew dodawana, tak? Okej. Okay. Jaskier, patrz. Co to? To świetlik. Ktoś mógł podglądać. Po drugiej stronie jest Xanthus. Może burdelmama widziała, co się tu stało. Chodźmy. Notatki Shili de Tancarville na temat Kejran. Bez wątpienia jest to Kejran, to samo stworzenie, o którym mówią doniesienia sprzed lat. Oferta miejscowego księgarza była zaskakująco bogata. Dokonałem też wizji lokalnej, potwór większy niż sądziłam. Prawdopodobnie nie dam mu rady w pojedynkę, chyba że pogłębię studia. A na to nie mam czasu. Wiedźmin? No, byliśmy niezbędnym elementem. Tak, przy tym Kejranie. Bez nas wszystko by poszło w pizdu. Standardowo. Ty wiesz? Witaj, Jaskier. Macie szczęście. Dzisiaj dajemy darmo. Ale za dwóch naraz będziecie musieli dopłacić. Derae, to Wiedźmin Geralt. Chcemy tylko porozmawiać. W czasie ostatniej godziny kto był w tej izbie? Mów. Ja i Garvena. Garvena, czyli? Bajzel mama. Co chcecie wiedzieć? Triss Merigold, rudowłosa czarodziejka, była w izbie obok. Co się z nią stało? Nie podglądałyśmy. Ja nic nie wiem. Boję się. Niepotrzebnie. Bądź tak dobra i opowiedz mi wszystko. Przecież patrzyłaś przez otwór w ścianie, prawda? Garvena była jakaś taka niespokojna przez to święto. Kazała dziewczynom dawać darmowe numerki. A mnie wzięła do pokoju i... Kochałyśmy się. Gdy już byłam prawie... Wtedy usłyszałyśmy rozmowę i Garvena zaczęła podglądać. To była ta czarodziejka i Cedric. Cedric? Jesteś pewna? Tak. Wtedy zaczęłyśmy się przepychać z Garveną, ale w końcu dała mi popatrzeć.
Triss powiedziała, że sprawdzi, z kim ostatnio rozmawiała królowa lodu. Podeszła do lustra i coś wyszeptała. Błysnęło i przed lustrem pojawił się taki straszny mężczyzna. Jak wyglądał? Jak jaszczur. Głodny, stary jaszczur. No nie wiem. Triss bardzo się zdziwiła, a jaszczur wyrzucił z siebie... Strasznie zbladłaś, Marigold. Coś nie tak? Jaszczur uśmiechnął się jadowicie, a Triss powiedziała... Może Leto. Może taki brzydki. Strasznie zbladłaś, Marigold. Coś nie tak? Witaj, Detmold. Zastanawiałam się, z kim ostatnio rozmawiała Sheila. Szpiegujecie się nawzajem. Nie wiedziałem. To o czym porozmawiamy? Aha, jesteśmy tu. Powiesz mi, o czym rozmawialiście z Sheilą? A niby dlaczego miałbym to zrobić? Bo Sheili nienawidzisz, a mnie tylko nie lubisz. I nie przepuścisz okazji, żeby jej napsuć krwi. Racja. Masz rację. Sheila chce mnie wysadzić z siodła. Zająć moje miejsce u bogu Henselta. Przecież Henselt nienawidzi czarodziejek. Henselt stracił syna i ma problem ze spłodzeniem następcy. Nie jest już najmłodszy. A Sheila obiecała mu potomka. Powiedziała, że jest w stanie zapewnić mu dziecko, jeśli tylko znajdzie sobie kobietę, młodą i silną. Wystarczy, że ją... Wiem, skąd się biorą dzieci. Jeżeli udowodnisz, że kłamie, będę bardzo zobowiązany. Nie mogę. A to znaczy, że masz problem. Spokojnie, Marigold. To ja wciąż gram pierwsze skrzypce. Ścigam królobójcę. Może coś słyszałeś? Uła, aż mnie ciarki przeszły. Kimkolwiek jest, już go nie ma. Inaczej zaśpiewasz, jak dobierze się do twojego władcy. Marigold, Marigold, zacznij myśleć, jak przystało na przedstawicielkę magicznej profesji. Przynosisz wstyd wszystkim czarodziejom. Foltest nie żyje. To między innymi twoja wina, twoja i, jak mówią plotki, twojego wiedźmińskiego kochanka? Chyba w to nie wierzysz. Nieważne, w co ja wierzę, ważne, co ludzie mówią. W Temerii jesteś skończona, twój wiedźmin też. Chyba, że złapiecie sprawcę. Co zamierza Henselt? O co ty mnie prosisz, Marigold? Ciesz się, że w ogóle z tobą rozmawiam. Muszę wiedzieć, co się dzieje. Pomóż mi, Detmold. Potrafię się odwdzięczyć. Nic mi nie możesz powiedzieć, bo nic nie wiesz. A twoich wdzięków nie chcę. Nie jesteś w moim typie. Słyszałeś, że Filippa wyjechała z Redanii? Słyszałem. Wiesz, gdzie jest? Wiem. Ale najpierw odpowiesz na moje pytanie. Niech ci będzie. Jedno twoje pytanie w zamian za informację o Filippie. To mnie nie interesuje. Albo to, albo to. To zamierza Henselt, czy czego chce Sheila w zamian za lekarstwo? Sheila jest ciekawą postacią. Czego chce Sheila? Czego zażądała w zamian za swój cudowny lek? Stanowiska doradcy królewskiego oraz aktu własności 3 zakładów alchemicznych, dających rocznie jakieś 500 grzywien zysku. No, no. Gdyby to ode mnie zależało, kazałbym ją poszczuć psami. Twoja kolej, Marigold. Filippa jest w Vergen. To małe miasteczko na granicy Edirn i Kedwen. Wiem doskonale, gdzie to jest. Tam właśnie zebrały się resztki wojsk Edirn pod dowództwem jakiejś dziewki, co to ponoć smoka ubiła. Co to za dziewczyna? Przewodzi zbieraninie chłopów, biednej szlachty i nieludzi. Nawet książę Stenis, syn Demavenda, musi się z nią liczyć. Ale to bez znaczenia. Henselt przejedzie się po tej hołocie, batogami ich rozgoni. A Filippa, co tam robi? Za mało wiesz, Detmold, żeby opłacało mi się mówić. Bywaj. I to wszystko. Więcej nic nie widziałam, ani nie słyszałam. Wcześniej już podglądałaś Sheilę? Próbowałam, ale zawsze rzucała czar i nic nie było ani widać, ani słychać. Zawsze? Raz się zapomniała. Siedziała przed tymi lustrami i szeptała: gdzie jesteś? Gdzie jesteś? To wszystko, naprawdę. Jaskier, trochę się pogubiłem. Możesz mi to wszystko wyjaśnić? Później, Wiedźminie. Teraz musimy znaleźć Triss. No to wiem, kim jest Filippa. Jaskier, o kim ona mówi? Kim jest ta Filippa? Filippa Eilhart. Czarodziejka. Doradczyni króla Radowida Redańskiego. Osiągnęła arcymistrzostwo w najbardziej cuchnącej kuchni świata – polityce. Jest tak krystalicznie amoralna, tak całkowicie wyzbyta skrupułów,
że aż zjawiskowa. Ostatnio krążyły plotki, że popadła w niełaskę na dworze Redani. Jeśli to prawda, to na pewno sama pociągała za sznurki i chciała opuścić stolicę. Co się stało z Triss i Cedriciem? Nie wiem, co było potem, bo Garvena mnie odepchnęła i sama patrzyła. Ale słyszałam trzask, krzyk i odgłosy walki. Garvena zasłoniła otwór obrazkiem, była cała blada. Kazała mi milczeć. Siedziałyśmy przez chwilę i gdy wszystko ucichło, wyszłyśmy. Garvena poszła do swojej izby i potem jej nie widziałam. Ale zauważyłam Cedrica. Szedł uliczką w stronę lasu. Zataczał się. Zaczekaj na mnie, Jaskier. Idę po Cedrica. A Garvena? Racja. Sprawdźmy to. Obawiam się, że Cedric... jakby to ładnie powiedzieć... może się wykrwawić, zanim go znajdziemy. Bo przystałem, że się zatacza z powodu krwi ubywającej z jego organizmu. Ciekawie działa kot w tej części, jakby trochę więcej daje. No. A to jakoś więcej sensu. Jest. Kedmin, Gwynblade. Wiesz, nie czuję już bólu. Zawsze chciałem umrzeć wśród drzew. Co się tam stało? Triss poprosiła mnie o pomoc. Zabiłem Duan, który pilnował drzwi i włamaliśmy się. Znów zabiłem Duan. Wiem. Gdzie jest Triss? Co się stało? Przyszedł Wiedźmin. Rzucił się na nas. Próbowałem bronić Triss, ale był szybki. Za szybki dla mnie. Uderzył Triss, zanim zdążyła rzucić zaklęcie. Wiedział, jak walczyć z czarodziejką. Potem kazał jej uruchomić megaskop. Powiedział, że musi się dostać do Edirn, w pobliżu krasnoludzkiej osady Vergen. Triss stwierdziła, że to szaleństwo, że nie ma koordynatów. Wtedy spojrzał na nią dziwnie i zagroził. Lepiej się postaraj, bo idziesz pierwsza, a ja będę tuż za tobą. Potem straciłem przytomność. Gdy się obudziłem, nie było ich. Wiedziałem, że umieram. Las mnie wzywał. Dlaczego, Cedric? Dlaczego się w to wplątałeś? A dlaczego ty się w to wplątałeś? Czasem po prostu tak trzeba. Mówiłem ci, że miałam wizję? Dlatego piję. To pomaga. Wódki mgła otula mnie szczelnie i nic nie widzę. Nic nie czuję. Spokojnie. Ale teraz... teraz widzę dokładnie. Musisz odzyskać utraconą pamięć. Tylko w ten sposób zrozumiesz, kto i dlaczego zabija Duan w koronach. Jak mam odzyskać pamięć? W Edirn, w miejscu skażonym czarną magią, gdzie duchy umarłych stoczą wielką bitwę. Ocal ich dusze, a wrócą twoje wspomnienia. Chowamy go jakoś. Co się dzieje? Las. Czuję obecność. O. Przyszli się pożegnać. Mój las. Wafail, Gwynblade. Żegnajcie. Szkoda Cedrica, kurde. Bardzo fajny elf. Naprawdę bardzo fajny. Geralt! Gdzieś ty się podziewał? Królobójca. Prawie go miałem. Uciekł? Teleportował się do Edirn. Jak to teleportował się? Zmusił Triss, by rzuciła czar. Szkurwa. No właśnie. Roż kazał cię znaleźć. Będziemy wypływać, dowiedział się czegoś. Żeby było śmieszniej, Skojatel też szykują coś dużego. O co chodzi, Zoltan? Chcą odbić Jorveta i innych jeńców. Przyda się twoja pomoc. Kiedy przystałeś do Skojatel? Nie o to chodzi. Zabierają ich do Drakenborgu. To specjalne więzienie dla nieludzi. Chędożony pomnik ludzkiej nienawiści. Skojatel ci nie ufają. Mnie zresztą też. Ale możesz to zmienić. Co planuje Roż? Wymyślał na Loredo, więc pewnie chodzi o komendanta. To coś ważnego.
Pogadam z nimi. Może Roche albo Skojatel wreszcie na coś się przydadzą. Się porobiło, co? Poziom chociaż wbiliśmy. Szkoda strasznie Cedrica, bo strasznie polubiłem tego elfa, nie? Czy może jakoś wiele to nam... Nie wiadomo, czego nam nie zrobił, poza teraz tą końcówką, ale po prostu... Wiedział, tak, że to, co walczy z Kojateli, jest bez sensu, jest to zbyt takie, że brakuje temu wszystkiemu jakby podstaw, nóg, nie wiem, jak to powiedzieć. No kurde, no skończył jak skończył, niestety. Strasznie go szkoda. A nic, zobaczmy, czego od nas chce Vernon Roche. Może pierwiej odwiedźmy jakiegoś handlarza. Uczta się już skończyła, ale wszyscy widać, że jeszcze we krwi mają tą ucztę. Pohandlowałem sobie nieco z kupcem. I jeszcze zanim pójdziemy do Rosza, to poszedłbym do tych krasnoludów. Gdzieś tutaj byli, tylko nie widzę ich na mapie właśnie. To mnie trochę niepokoi, ale to chyba mam nadzieję, że dalej będą, no. No nie ma ich. To co, oni wszystkich ludzi z... nie ludzi wzięli? To nie fajnie. To ja potrzebuję koniecznie rzemieślnika, ale widzę jeszcze, że na wsi jest jeszcze, więc tam skoczę. O, to Żegota jest rzemieślnikiem w ogóle. Moim celem jest zrobić ten pancerz Kejrana, nie? Tylko brakuje mi 11 solidnych sukien i 6 utwardzonych skór, ale wykupiłem też schematy właśnie na zrobienie tej skóry i na zrobienie sukien. Dobra, mamy sukna, jeszcze teraz 6 skór utwardzonych, więc raz, dwa, trzy, cztery, oleju nie mam, oj. No nic, no dobra, to przetrwam jakoś. Raz, dwa. A, to i tak 52 mnie tylko będzie kosztować. Dobra, to nie jest źle. Nie jest źle, dobra. I teraz wykonaj dla mnie przedmiot. Mianowicie pancerz Kejrana. Spójrz. Jest. Dobra, mamy go. Teraz zobaczmy, jak kuźwa będzie... A, jeszcze mu się płaci za to, że on wykonuje te rzeczy. No, to ciekawe. To nie wiem, jak to ostatecznie lepiej wychodzi, ale nieważne. Mamy pancerz, zbroję. Zbroję, która, trzeba przyznać, jest lepsza od zbroi Kruka, okej? Okay? Jest lepsza od zbroi Kruka, mimo że nie ma żadnych ulepszeń. Patrzcie. Kurde, klasa. Dobra, to jakbym chciał sprzedać ci może... Właśnie nie wiem, którą zbroję. Ale to u niebieskich pasów dajmy na to. Bo to jak zgaduję, nie będzie mi już potrzebne, nie? Chyba nie, to raz. I czy zbroję Kruka sprzedać? Z sentymentu bym jeszcze zostawił, nie? Ale tak tylko z sentymentu. Ten Diabel to możemy na pewno sprzedać. Czyli tak. Dajemy elfie wzmocnienie. I już jest coraz to lepiej, nie? No i mogę jeszcze zwykłe ulepszenie zbroi dać. Pytanie, czy warto marnować na to? Znaczy nie, no chyba się marnować miejsce w tym, ale to chyba nie zmarnuje się, to chyba warto dać mimo wszystko. No i patrzcie, kuźwa, jakie to jest dobre. No każdy by chciał taką zbrojkę mieć. Na bank. Ciemno to mówię. Teraz pytanie, czy chcesz iść w magię, czy w miecze. No ja nie jestem taki super magiczny, więc tak jak poprzednio pójdziemy sobie w siłę, czytaj po prostu w walkę mieczem. Podoba mi się ten dystans pokonywany podczas uników w walce, że ten unik jest bardziej skuteczny. Więc to chyba sobie wezmę. I to jest tak chyba, że mi wystarczy na tym pierwszym poziomie, że to już na tym pierwszym poziomie jest wystarczające. Tak mi się wydaje przynajmniej. Zobaczymy później, ile mi to da. Teraz czas już na Vernona Roche'a. Jak rozumiem, tutaj się znajduje. Fajnie wyglądają ci wojacy, trzeba przyznać. No ale to będzie koniec odcinka. To dalej, to dowiecie się w następnym, siódmym. Także... Adios!
i miłego ciągu, miłego wieczorka. Cześć! Gdybym była młoda...